Wbrew różnym przeciwnościom losu zobaczymy tramwaj wodny w Grudziądzu, co potwierdza Zofia Chlebowska po odbytym spotkaniu z producentem tramwaju i Tadeuszem Wryczą z Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w Tczewie. Prawdopodobny termin to 15-16 maja, kiedy to statek przypłynie do Grudziądza i pozostanie aż do 1 czerwca, a więc przez 2 tygodnie. Następnie uda się na miesięczny pobyt w Tczewie. Czy zobaczymy ten tramwaj w Grudziądzu? Tak, zobaczymy. W tej chwili oderwał mnie Pan od rozmowy na temat terminu. Pierwszy wstępny termin przewiduje przypłynięcie statku do nas w połowie maja, czyli 15-16 w weekend. Konkretnie rozpoczniemy pływanie od weekendu i zakończymy go najprawdopodobniej 1 czerwca, gdy skończy się Dzień Dziecka. Następnie tramwaj odpłynie do Tczewa. Co z zanurzeniem jednostki, które jest głównym argumentem stawianym przez władze Grudziądza, a które może być sporym problemem dla armatora jednostki? Czy tutaj ważna kwestia to zanurzenie, o które wszystko w tym Grudziądzu się, że tak powiem, obija ciągle i o którym, które jest jednym z argumentów, że taki statek nie mógłby zbyt dużo dni w sezonie kursować tutaj po Wiśle? Myślę, że to nie do końca jest prawdziwy argument, dlatego że mamy zanurzenie 65 cm, a więc przy pełnym obłożeniu statku. A więc wydaje mi się, że nie spotkałem jeszcze statku o tak małym zanurzeniu i o takiej konstrukcji, jak my mamy. A więc tutaj w ogóle nie ma takiego tematu. Nie wyobrażam sobie, żeby rzeka Wisła miała mniejszą głębokość jak metr czy 1,20 m, a mówimy o 65 cm. Jeżeli nawet byśmy kadłubem zahaczyli o jakąś mieliznę i tak dalej, nie ma to żadnego znaczenia. Statek jest na tyle zbudowany bezpiecznie, śruba i płetwa sterowa jest powyżej stanu. Kadłub aluminiowy jest bardzo odporny na wszelkiego typu uderzenia o mielizny, o kamienie i tak dalej, także tutaj ryzyko uszkodzenia statku. Kształca się, a nie pęka. W najgorszym wypadku przy uderzeniu w kamień, tak jak Pan powiedział, aluminium się wygnie, odkształci, ale raczej dziura się tam pojawi już w takim ostatnim momencie. Ten tramwaj u Państwa kursował, tak? Na dni Tczewa? Tak. On pływał w miesiącu wrześniu ubiegłego roku, ale żeśmy go pływali również po Zatoce Puckiej, po Martwej Wiśle, po porcie, ale główne rejsy to były po Wiśle między Tczewem a Gniewem, prawda, także się sprawdził i tu przy tym zanurzeniu, które on ma 65 cm, to przy tym zaniedbaniu, które tak dużo się mówi na Wiśle, nie ma żadnego problemu, żeby dać. Tylko to musi być kapitan z prawdziwego zdarzenia, który zna Wisłę, wie, co to jest nurt i nie byłoby tu żadnego problemu, żeby dopłynął prawda do Grudziądza. Na spotkaniu byli obecni również radni, politycy, członkowie stowarzyszeń grudziąckich, którzy mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej jednostki pływającej. W dniu dzisiejszym tutaj Państwo prezentują swój produkt, statek dokładnie. Statek, który miałby w Grudziądzu zagościć na stałe lub czasowo. Tak, oczywiście mamy stateczek, mały statek pasażerski, katamaran aluminiowy, który w zasadzie został zaprojektowany pod potrzeby turystyczno-komunikacyjne. Stateczek jest o długości 15 metrów, zabiera 56 pasażerów na pokład. Jest jednostką dość ekonomiczną, bo była projektowana w zasadzie z myślą o tym, żeby jak najkorzystniejszym biznesem było zakupienie takiego statku, eksploatowanie. Zużycie paliwa takiego statku jest w granicach 5 litrów na godzinę przy prędkości średnio 12 km na godzinę. A więc tutaj jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, to myślę, że nie ma jednostki, która może być bardziej ekonomiczna od naszej. Bezpieczeństwo, rozwiązania techniczne, wymogi w zakresie żeglugi, a także wiele innych szczegółowych informacji przedstawiono w trakcie prezentacji. Dłuższe, krótsze te statki mogą być o napędzie hybrydowym, czyli spalinowe lub elektryczne. Wszystko zależy od klienta.
Tak, oczywiście. Chodziło głównie o to, żeby również mieć w ofercie jednostkę napędzaną elektrycznie na zamknięte wody dla motorowodniaków, a więc no, często są jakieś parki przyrody i tak dalej, gdzie taka jednostka elektryczna no, byłaby jak gdyby jedynym środkiem transportu czy ewentualnie turystyki. Jeszcze taka to sprawa, bezpieczeństwo. Wiele czasu poświęcili Państwo, żeby to omówić odnośnie wyporności, odnośnie samej konstrukcji, no, która ma, że tak powiem, zapewnić no, właśnie to, żeby czuć się bezpiecznie i żeby bezpiecznie był. Odnośnie przepisów, ale też i tutaj pewne rzeczy były na wyrost. Tak, oczywiście. Ja myślę, że głównym celem przy projektowaniu było bezpieczeństwo. To jest jak gdyby priorytet. Może troszkę poszliśmy dalej niż rzeczywiście te przepisy wymagają. Przewymiarowaliśmy wiele rzeczy przy budowie tego statku, ale wiązało się to również z tym, że spodziewamy się, że naszym klientem może być klient ze Szwecji, z Norwegii, gdzie rzeczywiście te nabrzeża są skaliste i tam mogłoby dojść do uszkodzenia kadłuba, więc mamy poszycie naprawdę bardzo, bardzo grube, które odpowiada już warunkom statków w zasadzie pełnomorskich. Jednostka jest na tyle spełniająca warunki bezpieczeństwa, że została zakwalifikowana na rejon żeglugi drugi, to znaczy, że takim rejonem jest Zatoka Pucka, a więc teoretycznie mógłby kursować nasz statek między Gdynią a Helem. Mamy radar, który w zasadzie też jest rzadkim wyposażeniem na takich stateczkach śródlądowych, ale no, mój kuzyn, który pływa na statku morskim, no mówi, że radar jest o tyle dobrym elementem wyposażenia, że w momencie, kiedy pojawia się mgła, nie jesteśmy w stanie znaleźć brzegu, nawet 20-50 metrów od brzegu, a mając radar jesteśmy w stanie tylko na samym radarze przytłumować i bezpiecznie ludzi doprowadzić do nabrzeża.